Witaj na lekcji pierwszej nowego działu, który właśnie zaczynamy, czyli związki nieorganiczne. I po lekcji dzisiejszą zaczniemy od omówienia sobie podstawowych własności tlenków. Zaczniemy sobie od nazewnictwa tlenków. Jak oczywiście wiemy, tlen jest zawsze dwuwartościowy. W naszym pierwszym przykładzie nad tlenem napiszę sobie malutką dwójeczkę rzymską. I oczywiście ją napisałem tutaj na krzyż. Tutaj widzę, że mamy piątkę, więc ta piątka to jest wartościowość azotu, żebym również mógł ją napisać na krzyż. Więc ten związek nazwę tlenek azotu 5, ponieważ azot jest pięciowartościowy. Tą piątkę muszę koniecznie tutaj podać, ponieważ azot może występować również na innych wartościowościach. I mówiąc sam tlenek azotu dokładnie, mogę nie wiedzieć, o który tlenek chodzi. Konkretnie tlenek azotu 5. Dalej. Mam cząsteczkę o wzorze SO2, tlen jest dwuwartościowy. Gdyby ta dwójka mogła tutaj być, bo widzimy, że tej dwójki z tlenu nie piszemy tutaj na krzyż, w tym miejscu, to siarka musi być czterowartościowa, ponieważ po uproszczeniu na 1 oraz na 2 ta dwójeczka będzie wpisana tutaj w to miejsce, a jedynki na krzyż nie piszemy. Więc jest to tlenek siarki 4. Czy muszę mówić tlenek siarki 4? Muszę, ponieważ siarka może być 2, 4 lub 6 wartościowa i mówiąc tlenek siarki mogę nie wiedzieć dokładnie, o jaki tlenek mi chodzi. Następnie H2O, czyli woda, albo inaczej tlenek wodoru. Widzę, że wodór jest jednowartościowy, zresztą leży w pierwszej grupie, więc czy muszę mówić tlenek wodoru 1? Nie muszę, ponieważ wodór występuje tylko na jednej wartościowości, na jedynce właśnie. Analogiczny przykład do SO2, czyli tlenek ołowiu 4. Tą czwórkę również muszę podać. W swojej edukacji chemicznej możecie się również spotkać z dość nietypowymi przykładami tlenków, na przykład właśnie Fe3O4 oraz Pb3O4. Wcale tlen tu nie jest oczywiście trójwartościowy, a żelazo nie jest czterowartościowe. Tak na pewno nie jest, mimo że tak by sugerowały indeksy stechiometryczne. Tym bardziej w przykładzie z ołowiem. Całą zagadkę rozjaśni nam troszeczkę inne zapisanie tych tlenków. Masz tlenek Fe3O4. To tak naprawdę jakby połączenie tlenku żelaza 3 oraz tlenku żelaza 2. Czyli dwa atomy żelaza są trójwartościowe, a jeden atom żelaza jest dwuwartościowy. Podobnie w przypadku Pb3O4. Mamy tutaj jeden atom ołowiu, który jest czterowartościowy, oraz dwa atomy ołowiu, które są dwuwartościowe. I sumarycznie tutaj mamy trzy atomy ołowiu, stąd Pb3, a tutaj mamy cztery atomy tlenu, więc O4. Tutaj do tego tlenku, dobrego koloru użyłem, ponieważ ten tlenek poboczny jest nazywany minią ołowianą, jest to minia. I właśnie ten tlenek jest stosowany jako pigment o barwie intensywnej czerwonej. Następnym istotnym zagadnieniem jest charakter chemiczny tlenków. Zawsze w podręcznikach jest to rozbijane na wiele doświadczeń, na wiele opisów, wiele obserwacji, ale moim zdaniem najlepiej jest po prostu wszystko zebrać w jedną tabelkę, tak żeby to było dla uczniów przejrzyste. Jak wyróżniamy tlenki zasadowe, są to te tlenki, które reagują z wodą, dając zasady. I dam sobie zawsze przykład nad nazwą charakteru danego tlenku. Zasadowy, na przykład tlenek potasu. Następnie kwasowy, taki, który z wodą tworzy kwas, na przykład niech będzie SO2, tlenek siarki 4. Obojętny, czyli takie tlenki, które nie reagują ani z zasadami, ani z kwasami, ani z wodą. Na przykład niech będzie czad, tlenek węgla 2. Amfoteryczne, które reagują zarówno z silnymi kwasami, jak i silnymi zasadami. Na przykład niech to będzie tlenek glinu. Tlenki o charakterze kwasowym nie reagują z kwasami, ale reagują z zasadami. Niekoniecznie też muszą z wodą reagować. Na przykład niech będzie tlenek krzemu 4. No i tlenki o charakterze zasadowym, które nie reagują z zasadami, reagują z kwasami i niekoniecznie reagują z wodą. Na przykład niech to będzie na przykład MgO, tlenek magnezu. No i tak.
Najpierw reakcja, może z wodą. Czy tlenki zasadowe reagują z wodą? Tak reagują, tworzą zasady. Czy tlenki kwasowe reagują z wodą? Tak reagują, tworzą kwasy. Czy tlenki obojętne reagują z wodą? Nie reagują z niczym, więc od razu mogę wszędzie wpisać po minusie. Tlenki amfoteryczne reagują z wodą? Nie reagują. Czy tlenki o charakterze kwasowym reagują z wodą? Zależy, i to wykonamy za chwileczkę. I tak samo tlenki zasadowe zależy, czy reagują z wodą. Reakcja z kwasem. Czy tlenki zasadowe reagują? Tak, reagują z kwasem. Tlenki kwasowe nie reagują. Obojętne już mamy. Amfoteryczne. Tak, jeśli jest to jest silny kwas, reagują z kwasem. O charakterze kwasowym? Nie reagują. O charakterze zasadowym? Jak najbardziej reagują. No i reakcja z zasadą. Czy tlenki zasadowe reagują z zasadą? Nie reagują. Czy kwasowe reagują? Tak. Czy tlenki amfoteryczne reagują z zasadami? Tak, reagują z zasadami. Czy tlenki o charakterze kwasowym reagują z zasadami? Tak, reagują. Oraz tlenki o charakterze zasadowym nie reagują z zasadami. Teraz przejdę do wytłumaczenia, dlaczego w tych przypadkach dałem zarówno plus, jak i minus. Sprawa ma się tak. Tlenki o charakterze kwasowym to duży zbiór tlenków, zaś tlenki kwasowe, czyli raczej bezwodniki kwasowe, jest to jakby podzbiór tego dużego zbioru. Tlenki o charakterze kwasowym to na przykład SiO2, na przykład SO2 oraz SO3. Te wszystkie tlenki reagują z zasadami, tworząc sole krzemiany, siarczany 4 bądź siarczany 6 w tym przypadku. Jednak tylko niektóre z tych tlenków, mimo że wszystkie reagują silnymi zasadami, są bezwodnikami kwasowymi. Bezwodniki kwasowe to te tlenki kwasowe, które reagują z wodą dając kwasy. Ten reaguje z wodą dając kwasy, ten również. Jednak ten nie reaguje z wodą dając kwasy. Więc do tych zbiorów, oczywiście do bezwodników bym dał SO2 oraz SO3. Jednak SiO2 musi być poza tym zbiorem tlenki kwasowe, inaczej bezwodniki kwasowe. Dlatego w tamtym przypadku dawałem plus i minus, ponieważ tlenek na przykład o charakterze kwasowym to za szerokie pojęcie. Jeśli mówię o SiO2, to nie reaguje z wodą, zaś te tlenki reagują z wodą, czyli te tlenki są jakby podwójnie, są tlenkami o charakterze kwasowym oraz w dodatku są bezwodnikami. Zaś ten tlenek jest tylko tlenkiem o charakterze kwasowym. Analogicznie sprawa ma się do tlenków o charakterze zasadowym. Jeszcze kilka słów o tlenkach amfoterycznych i obojętnych. I amfoteryczne to na przykład tlenek cynku, tlenek chromu 3 oraz tlenek krwinu reagują zarówno z mocnymi kwasami, jak i z mocnymi zasadami. Nie reagują z wodą. O nich będzie przyszła lekcja, kolejna lekcja. Poświęcę temu zagadnieniu osobny odcinek. Zaś tlenki obojętne to takie tlenki, które nie reagują ani z wodą, ani z kwasami, ani z zasadami i prosto je zapamiętać. Głównie tlenek azotu 2, tlenek węgla 2 oraz tlenek krzemu 2, czyli no, co, sio. Można też w ten sposób to zapamiętać. To są właśnie główne przykłady tlenków o charakterze obojętnym.